Przepraszam bardzo, czy ja mógłbym jeszcze jedną taką małą dygresję, bo to tak mi się przypomina bardzo podobny przykład. Tutaj pani Mirosława Piotrowska wnioskuje o przeprowadzenie konsultacji. No oczywiście, jeżeli Rada się do tego przychyli, to mógłby przeprowadzić takie konsultacje. Ale ja bym chciał też wrócić jeszcze do jednego przypadku, bardzo istotnego, bo pani Mirosława Piotrowska kiedyś tutaj na każdej sesji podnosiła, żeby załatwić temat w mostach ulicy Kasztanowej, że taki bardzo pilny temat. Wójt gminy Kosakowo stanął na wysokości zadania, spotkał się z mieszkańcami, miałem tutaj bardzo ciekawą rozmowę. Potem był temat poruszony na zebraniu wiejskim i pani Mirosława Piotrowska nam się słowem nie odezwała, chociaż temat był bardzo, bardzo ważny. Także tyle jest wniosków pani Mirosławy Piotrowskiej, jeżeli można, czerpało taką dygresję. Więc wolę, że jeżeli Rada ma się do czegoś takiego przychylić, to oczywiście, ale żeby też miała jakieś pełne konsekwencje.